Nie pogorzej się niż teraz wcześniej, wychowuje, bo tak. Bo przeżyć trudniej, znaczy trudniej, w takim sensie, przyznaj że się, moja te kochana, zawsze się mówiło, że nowe pokolenie, za dużo gorzej, tak, sukieneczka, to starsze pokolenie, masz dobrą sukieneczkę. Nie ze światem wirtualnym, o którym tutaj mówiliśmy. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, żeby całe pokolenia dosłownie, siedząc przy komputerze, przegrywały swoje życie. Kiedy popatrzymy na wspomnienia nawet tych, którzy wychowywani byli w najtrudniejszych warunkach, to bywa tak, że te osoby jednak coś przeżywały, miały jakieś doświadczenia swoje własne, takie psychofizyczne. Obecnie dzieci zamykają się w świecie wirtualnym i to właśnie ze świata wirtualnego czerpią zasadnicze... Czasem można mieć korzyści ze świata wirtualnego, ale najczęściej nie.